Czy Putin wciąż żyje i Rosjanie chcą dalej wojny? Do you think that Vladimir Putin uses a body double? At least three body doubles. To nie Putin, a jego sobowtór. Czy Putin jest Putinem? State media in Russia is reporting that President Putin has visited Mariupol. To tylko teorie i domysły. I don't need this war. No, I воевать за Путина я не хочу. I don't support Putin. Domysłów i teorii na temat Władimira Putina w historii pojawiało się już tak wiele, że ostatnio ciut prześmiewczo powstała nawet grafika pokazująca różne twarze Putina oraz częstotliwość ich występowania. Dyktatorzy, a nawet przywódcy państw i ich sobowtóry to nie jest nic nowego. Z takich usług korzystała na przykład Angela Merkel, której sobowtór, a konkretnie Polka Ula Wanecki występowała na przykład w ramach sesji zdjęciowych czy mniej oficjalnych spotkań, co pozwalało niemieckiej kanclerz sprawniej uprawiać geopolitykę i zajmować się ważniejszymi obowiązkami niż tylko reprezentatywne. Dublowanie pani kanclerz stało się dla mnie tą przygodą życiową nagle. I ja po prostu musiałam się także nauczyć, jak ja muszę do tego tematu podejść i praktycznie jak ja muszę z tym żyć. Czy w przypadku Putina może być tak samo? Tego wykluczyć nie można, a dowodów na to, że rosyjski przywódca zachowuje się przynajmniej dziwnie, jest naprawdę wiele. A te teorie są już do tego stopnia zaawansowane, że niektórzy sugerują nawet, jakoby Putin nie żył już od wielu lat, a jego wizerunek dalej jest używany, aby kontynuować politykę i interesy oligarchów oraz Kremla. Ja w moich rozważaniach tak daleko nie mam zamiaru iść, ponieważ nie ma na to solidnych dowodów. Niemniej przeanalizujemy pewne nagrania i doniesienia, które częściowo mogą wskazywać przynajmniej na to, że Putin czasami Putinem faktycznie nie jest. Najlepszy dowód w tej sprawie pojawił się dosłownie tydzień temu, kiedy to przywódca Rosji miał przebywać z niezapowiedzianą wizytą w Mariupolu. Śródmieście zostało bardzo zniszczone, część budynków to zabytki. Debatowaliśmy, czy je wyburzyć, czy nie. W końcu zdecydowaliśmy się je zachować. Przygotowaliśmy całą potrzebną dokumentację budowlaną. Chcemy zakończyć przebudowę centrum do końca roku, przynajmniej część elewacyjną. Centrum jest bardzo piękne, zbliżamy się do niego, zaraz je zobaczysz. Na jednym z ujęć uchwycono twarz Putina, która po pierwsze wygląda nienaturalnie blado, do tego jest za długa względem wcześniejszych nagrań i zdjęć oraz na kadrze widać, że Putin lub ktoś, kto go ma imitować, w dziwny sposób drapie się po twarzy, tak jakby poprawiał sobie maskę. Różnice widać też w chodzie, a sam fakt, że przywódca Rosji jeździł po podbitych terenach samochodem, ryzykując własnym życiem, zdaje się być czymś mocno irracjonalnym. Sami Rosjanie też nie do końca są przekonani, za jakie ideały walczą, a mądrzejsza część społeczeństwa, zwłaszcza ta młodsza z miast, nie do końca rozumie, po co ta wojna w ogóle jest. Tym bardziej, że zaczyna przynosić coraz bardziej opłakane skutki gospodarcze, które chociaż obecnie nie są jeszcze zbyt dotkliwe, tak w najbliższych miesiącach mogą wiele zmienić. Dlatego w dzisiejszym materiale, oprócz analizy tego, czy Putin może mieć swojego sobowtóra, przeanalizujemy, komu może zależeć na tym, żeby ten u władzy utrzymywał się jak najdłużej. Do tego sprawdzimy, co obecnie mówią Rosjanie o wojnie oraz jaki wpływ wywiera ona na gospodarkę, ponieważ to niezwykle istotny temat w kontekście potencjalnego końca wojny. Tym samym czas na dzisiejszą analizę. Słuchajcie, mam do was ogromną prośbę. Jak wiecie, do miliona subskrypcji zostało nam już wcale nie tak dużo, więc jeśli moglibyście zasubskrybować nasz kanał, to byłbym wam ogromnie wdzięczny. Jeśli natomiast chcecie zagrać w naszą wojenną grę planszową, jednocześnie wspierając finansowo nasz kanał, to znajdziecie ją na globalista.pl. Cały czas dostaję od was zdjęcia z gry oraz pozytywne opinie, więc zagrać warto. Sam nieraz grałem i jestem zadowolony z tego, jak nam ta gra wyszła. Jeśli natomiast nie jesteście fanami gier planszowych, to na naszym sklepie internetowym globalista.pl dostępne są też inne produkty, czyli stare mapy, część mająca więcej niż 100 lat, są fajnie zapakowane, żebyście czerpali przyjemność z ich odkrywania, a potem posłużą jako fajna ozdoba do domu. Osobiście to ciut sam się od map uzależniłem, więc uważajcie, bo naprawdę wciągają. Do tego mamy też pieniądze z PRL, ramki z miastami i wiele innych. Co najważniejsze, jak mówiłem już dosłownie za moment, wychodzimy z czymś naprawdę dużym, ale najważniejsze szczegóły zostawiłem na później, żeby was zaskoczyć. Niemniej to będzie jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio zrobiliśmy i chyba wam się spodoba. Linki do sklepu i wszystkiego, co z nami związane, macie w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz czas na film.
Putin miał rzekomo pojawić się w odbudowywanej przez Rosjan dzielnicy Mariupola. Zebrana przy nim nieliczna grupka ludzi zapewniała, że ma tutaj swój niewielki kawałek raju i modliła się za kraj, który po długim oblężeniu wyrwał Mariupol z ukraińskich rąk. O Boże, nie spodziewałam się tego. Mogę przynajmniej się z Tobą przywitać? Dziękuję. To mały kawałek raju. Rozszerzymy to. Jeżeli chcesz, to możesz wejść zobaczyć, jak wygląda w środku. Przyjemnością. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy to nowe mieszkanie w tym roku. Co ciekawe, ludzie, którzy towarzyszyli przywódcy Rosji, byli już widziani w innych wywiadach, co zresztą potwierdzają ich rysy twarzy przeanalizowane przez sztuczną inteligencję. Przede wszystkim mowa o kobiecie, która ma udawać jedną z mieszkanek. Ona jako blondynka widziana była też na wielu innych nagraniach. Putin nie ma w zwyczaju spontanicznych spacerów po miastach czy rozmowy z ludźmi, więc jego przyjazd na front i ryzykowanie życia w ten sposób zdają się być irracjonalne i niemal niemożliwe. Jeszcze inaczej na wizytę Putina reaguje ukraiński wywiad, który podkreśla, że prezydenta Rosji wcale nie było w tym miejscu. Teraz trwają dyskusje w środowisku eksperckim, czy sam Putin żyje. Ale jeśli żyje, to widzimy zazwyczaj spotkania Putina przy długim stole, w znacznej odległości od żywych ludzi. Trzęsie mu się jedna ręka i wiele innych już charakterystycznych oznak dobrze charakteryzujących Putina. Właśnie tak podkreślał Andriy Yusov z wywiadu wojskowego Ukrainy. Ciekawe jest też zdjęcie pokazujące twarz Putina w trzech różnych lokalizacjach w przeciągu zaledwie tygodnia. Na każdym jednym ujęciu twarzy się różni. To naprawdę daje do myślenia. Szczerze mówiąc, przeprowadzono wiele analiz dotyczących jego ostatnich wizyt na Ukrainie, gdzie są takie rozbieżności, jak właśnie zilustrowałeś. To by nam mówiło, że jest możliwość, żeby ukraińskie służby wywiadowcze wydają się wierzyć w co najmniej trzech sobowtórów. Większość światowych przywódców będzie miała jakiś rodzaj przynęty, którą mogą zastosować w pewnych okolicznościach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niemniej od około 20 lat wiele źródeł regularnie donosi, że prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, zostały tygodnie lub miesiące do śmierci lub niezdolności do pracy. Łącznie jest aż 8 oficjalnych raportów mówiących o raku mózgu, raku trzustki, Parkinsonie i jeszcze kilku innych chorobach. Putin spotkał się dopiero co z Xi Jinpingiem w Moskwie, konkretnie w dniach 20-22 marca. Wygląda na to, że żyje. Niemniej faktycznie ponownie dziwnie trzyma rękę, chodzi w niestabilny sposób i ogólnie nie wygląda najlepiej. Zatem osobiście nie wydaje mi się, żeby Władimir Putin miał nie żyć. Jeśli faktycznie ma sobowtóry, a wiele wskazuje na to, że ma, to są to osoby, które zapewne mają go odciążyć i przejąć obowiązki, w których on sam może być zagrożony. Zadajmy sobie teraz jednak pytanie, czy komuś mogłoby się opłacić utrzymywać Putina żywym, jeśli ten faktycznie byłby martwy? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim elitom na Kremlu, które na swojej pozycji dorabiają się prawdziwych fortun, a ich rodziny żyją daleko poza granicami Rosji. Tak jak na przykład syn Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, syn Sołowiowa, naczelnego rosyjskiego propagandysty, czy córka Putina i tak dalej. To gigantyczna siatka osób, która na obecnej władzy dorabia się gigantycznych majątków. Ale nie mówimy tu tylko o ludziach, którzy rządzą. Oprócz nich są także oligarchowie. Na przykład Arkadii Rotenberg, rosyjski miliarder i przyjaciel Putina od dzieciństwa, właściciel firmy budowlanej Stroygaz Montaż, która otrzymała wiele kontraktów na budowę infrastruktury olimpijskiej w Soczi w 2014 roku, Gennadij Timchenko, rosyjski miliarder i założyciel grupy handlowej Gunvor. On także uważany jest za bliskiego przyjaciela Putina. Timchenko był jednym z pierwszych inwestorów w Rosji, którzy pomogli w rozwoju rosyjskiego sektora ropy naftowej. Do tego też Jurij Kowalczuk, Abramowicz i wiele innych biznesmenów. Gdyby hipotetycznie ktoś spoza tego kręgu objąłby stery, wówczas zaczęłaby się walka o stanowiska, dokładnie tak samo jak po śmierci Stalina. Dlatego na pewno jest wąska grupa osób w Rosji, która kosztem słabnącej pozycji Moskwy i tak zrobi wszystko, żeby Putin rządził jak najdłużej. Ale czy posunęliby się do tego, żeby ukryć jego śmierć? W to raczej szczerze wątpię, ale teoretycznie nie jest to też czymś, co możemy uważać za niepodważalny pewnik. Jeżeli nastąpi wymiana przywództwa, to oczywiście nowy lider będzie z automatu słabszy niż obecnie jest Putin. I ten nowy lider będzie musiał budować szerszą koalicję w samej elicie i być może na potrzeby społeczne, na potrzeby swojej legitymizacji w oczach społeczeństwa wprowadzać określone elementy liberalizacji do systemu. I na przykład uwolnienie Aleksieja Nawalnego byłoby takim symbolicznym, ważnym gestem pod adresem przede wszystkim Zachodu po to, żeby do jakiegoś umiarkowanego, chociażby ograniczonego resetu doprowadzić.
Obecna geopolityczna zagrywka i uzależnienie się od Chin wyglądają nieco tak, jakby komuś celowo zależało na tym, żeby w dłuższej perspektywie Rosja była słaba. Oczywiście to mogą być błędne decyzje Putina, ale czy ten byłby aż tak nieodpowiedzialny, żeby powoli uzależniać się od Chin wobec problemów, jakie czyhają na Rosję tuż za rogiem? No cóż, bardziej świadomi Rosjanie pisali w mediach społecznościowych w kontekście wizyty Xi Jinpinga właśnie w taki sposób, jak teraz zacytuję. Cesarz przyjechał zobaczyć jego nowe ziemie. Nasze stanowisko opiera się na sednie sprawy i na prawdzie. Zawsze jesteśmy za pokojem i dialogiem. Zdecydowanie stoimy po prawdziwej stronie historii. Liczę na utrzymanie bliskich kontaktów z prezydentem Władimirem Putinem we wszystkich możliwych formach dla dobra dynamicznych i długotrwałych stosunków chińsko-rosyjskich. Krótko mówiąc, Rosja jest w patowej sytuacji, a to wszystko wyjdzie na światło dzienne w najbliższych latach i miesiącach. Na ten moment Kreml szczyci się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w historii kraju, które wyniosło dokładnie 3,7%, ale w głównej mierze przyczyniła się do tego wojna na Ukrainie, która wielu mężczyzn z najbardziej zacofanych terenów przyjęła pod skrzydła armii. Realny PKB w Rosji w 2022 roku skurczył się o 2,1%, a w tym roku spadnie o kolejny 1%. Eksperci prognozują, że 2023 rok będzie trudny dla rosyjskiej gospodarki. Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystylina Georgieva powiedziała w wywiadzie dla stacji CNN, że eksperci funduszu nie widzą, by Rosja miała odnieść jakiekolwiek zyski z inwazji na Ukrainę. W 2022 roku w Rosji obserwowany był rekordowy odpływ kapitału. Sięgnął bowiem ponad 250 miliardów dolarów. W znacznej mierze przyczyniły się do tego osoby fizyczne transferujące swoje oszczędności poza kraj, a suma depozytów Rosjan w zagranicznych bankach wzrosła przeszło dwukrotnie do około 82 miliardów dolarów. Rosja też straciła około 90% swojej dotychczasowej sprzedaży ropy i gazu do Europy, które później spróbowała zrekompensować, sprzedając te surowce do Indii czy także Chin. Jednak mimo tego, przy spadku cen ropy i ograniczaniu eksportu do Europy, jej dochody do budżetu z tytułu sprzedaży tych dwóch dóbr spadły o ponad 200 milionów dolarów dziennie. Szacuje się, że wojna kosztowała już Rosję nawet 80 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi całe PKB Litwy. Rosjanie mają tej wojny dość. I już nawet w sondażach ulicznych coraz łatwiej spotkać ludzi, którzy uważają to za głupotę. A bierzmy pod uwagę, że wypowiedzi wychwalające ewentualne działania wojenne są wygłaszane głównie przez niewyedukowanych, powiązanych z reżimem, do tego też tych starych oraz głupich przez zapatrzenie w Związek Radziecki. Niektórzy mogą uważać NATO za wroga, ale nie sądzę, żeby młodzi ludzie tak uważali. Osobiście nie uważam ich za wrogów, mam tam wielu dobrych przyjaciół. W NATO? Tak. Czy są w wojsku? Nie, to zwykli cywile, informatycy i projektanci. Rosja to wspaniały kraj. NATO zawsze bali się Rosji i Związku Radzieckiego. Tam mają strajki i protesty, zabijają się nawzajem, w przeciwieństwie do nas. Byliby lepsi w rozwiązywaniu tych problemów. Zazdroszczą nam, zazdroszczą nam. Związek Radziecki upadł i spójrz, musieliśmy zacząć od nowa. Putinowi nie było łatwo. Teraz mówią, że Putin jest taki, a taki. Myślę, że musimy modlić się za Putina. Módlcie się za niego. Nations of Post-Russia Forum to zagraniczna konferencja założona przez Ilię Ponomariowa, byłego deputowanego do Dumy, obecnie opozycjonisty, oraz innych działaczy opozycji, ruchów regionalnych i separatystycznych w Rosji oraz zwolenników Zachodu. Zorganizowali oni ostatnio referendum internetowe, w którym wzięło udział 5 600 000 Rosjan. Wyniki powinny być raczej ostrzeżeniem dla Kremla. Głosujący mieli opowiedzieć się zdecydowanie za odłączeniem od Rosji. Aż
72% mieszkańców Kaliningradu według plebiscytu prowadzonego w lutym opowiedziało się za niepodległością. W położonej blisko Finlandii Ingrii odłączenia od państwa rządzonego przez Władimira Putina chce według tego sondażu 66,2% osób. W przypadku Syberii to 63,9%, a w Krasnodarze 55,7%. Ten proces mogą przyspieszyć sankcje. Na przykład Baszkortostan nie może teraz sprzedawać swojej ropy, lecz wychodząc ze składu Federacji Rosyjskiej wyjdzie zarazem spod sankcji, co spowoduje, że region znacznie się wzbogaci. Podobnie jest w innych przypadkach. Kaliningrad na przykład odizolowany jest od Unii Europejskiej, z którą miał owocne lata współpracy, zwłaszcza w kontekście Polski i Litwy. Nikt tak naprawdę nie wie, jakie są realne założenia wojny na Ukrainie. Za pewnik możemy uznać to, że w dłuższej perspektywie, jeśli Rosja ten konflikt przegra, to znajdzie się naprawdę pod ścianą. Wołodymyr Zeleński wygłosił w Davos zdalne przemówienie, w którym stwierdził, że nie jest do końca nawet pewny, czy Putin żyje. Naprawdę nie rozumiem teraz, z kim mam rozmawiać i o czym. Nie jestem pewien, czy to na pewno prezydent Rosji, który czasami udziela się w telewizji. Nie do końca wiem, czy to on. Nie do końca wiem, czy on jeszcze żyje i że to on podejmuje te decyzje. Więc tak naprawdę, skoro tak wiele osób podaje wątpliwość temu, czy przywódca Rosji faktycznie jest tą samą osobą, to być może coś w tym faktycznie jest. Wyobraźcie sobie hipotetycznie, że postać Putina służy do tego, żeby po zakończeniu wojny miał on wyzionąć ducha i przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za to, co się stało. Oczywiście wchodzimy tu już na śliski grunt pewnych teorii i przypuszczeń, dlatego bezpiecznie jest wierzyć, że Putin żyje. A wszystkie te doniesienia o tytanowych pociągach czy sobowtórach to tak naprawdę starania kremlowskich agentów, żeby ich lider mógł się czuć bezpieczny jak najdłużej to możliwe, nawet pomimo postawienia go w stan oskarżenia przez Trybunał w Hadze. 17 marca 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał 2 nakazy aresztowania w związku z sytuacją na Ukrainie. Prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenckiej komisarz do spraw praw dziecka tego kraju Marii Belowej. W związku z uprowadzaniem dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy. Sami możecie dać upust tego, co wy na ten temat sądzicie w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.